Cześć. Chcielibyśmy dzisiaj przedstawić prezentację pod tytułem Tonący Python 2 pliku się chwyta, czyli jak dodawaliśmy wysiekające uchwyty pod Windowsa. Na początku, kim jesteśmy? Michał Sopiński, Mateusz Jawoński, jesteśmy pracownikami CodeLime. Zajmujemy się przede wszystkim plotowaniem tungsten twardych, dawniej OpenContain na Windowsa. Oraz przygotowujemy system Continuous Integration w celu testowania naszego kodu. Przy czym ten system piszemy od podstaw. Był system testujący kod Linuxowy. Napisaliśmy od podstaw cały system testujący kod na kod na Windowsa. Początek opowiemy, co to w ogóle jest Tungsten Fabric. Więc Tungsten Fabric to jest multi-cloud, multi-stack SDN. Cytat ze strony. Generalnie chodzi o to, że świetnie integruje się z różnymi chmurami, na przykład AWS-em, różnymi orkiestratorami jak OpenStack. No co znaczy SDN? SDN to Software Defined Networking. Chodzi o dynamiczne tworzenie wirtualnych sieci. Tworzycie sobie jakąś wirtualkę, jakiś kontener i nie wiem, jeden kontener jest na jednym końcu świata, drugi kontener jest na drugim końcu świata, ale chcecie, żeby były podpięte do tej samej wirtualnej sieci, żeby komunikacja działała bezproblemowo i żeby kontenery były pewne, że są w jednej wirtualnej sieci. No i jeżeli chcecie to tworzyć masowo, no to właśnie do tego zostały stworzone SDN. Projekt jest pod opieką Linux Foundation. Oznacza to, że za darmo możecie sobie ściągnąć, odpalić, są dostępne tutoriale, także jest informacja na stronie, jak zacząć kontrybuować. No i teraz przechodząc do takich już technikali. Budowany jest za pomocą takiej biblioteki SCONS. W pewnym sensie ona jest podobna trochę do CMake'a, czyli tam po prostu mówicie, jakie macie źródła, jakie tam macie pliki, powiedzmy CVP. No i mówicie, że z tych plików robi się jakaś tam lipka, z tych plików robi się jakiś program wykonywany. No i potem biblioteka martwi się za was, żeby tam odpowiedni kompilator był wywołany, taki jaki macie zainstalowany. Czy to jest Windows, czy to jest Linux. W tym wszystkim powinna się martwić biblioteka. Także w taki deklaratywny jakby sposób mówicie, co powstaje z czego, a skąsy martwią się, żeby to zbudować po kolei. Oczywiście, jeżeli najpierw budujecie jakąś lipkę statyczną, a potem ta statyczna lipka wchodzi w jakiegoś egzeka, no to skąsy się martwią, żeby to wykonać w odpowiedniej kolejności. Ok, przejdźmy teraz do tematu naszej prezentacji. Pewnego dnia włączyliśmy budowanie wielowątkowe w naszym systemie CI. Przyspieszyło to nam znacznie budowanie, 20 minut w przypadku wielowątkowego budowania, 2 godziny w przypadku jednego wątku. Dało to oczywiście duży zysk w samym CI, ponieważ programiści z naszej firmy i inni programiści mogli szybciej testować swoje pull requesty. Dało także duży zysk na maszynach programistów, ponieważ mogliśmy szybciej przekompilować nasze zmiany. Oczywiście zaczęły pojawiać się nieprzewidywalne błędy. Około 5% przypadków budowanie kończyło się niepowodzeniem. Były to błędy na różnym etapie budowania. Dotyczyły praktycznie za każdym razem innych plików. No i co ważne, za każdym razem błąd dotyczył pliku utworzonego przez Pythona. No i w takim przypadku, jeżeli to jest 5% buildów, jeżeli system ma około 1000 plików, błąd występuje na 20 tysięcy plików, przez co jest bardzo trudny do znalezienia, bardzo trudny do wyśledzenia i naprawienia. Tutaj widzimy przykład takiego błędu. Kompilator próbuje zbudować plik CSSDT, bootstrap CSSCPP. No i dostajemy dwa błędy, dwa niezdeklarowane identyfikatory.
Plik ten jest generowany przez ScanScript, później kompilowany. Nie wszystko wygląda na to, że plik został źle wygenerowany, ponieważ te dwa identyfikatory powinny znaleźć się w tym pliku, niżej w tym pliku są używane. Nie widzimy, że było użycie, no, ponieważ nie zostały znalezione. Także część kodu tam była. Tak wygląda kod generujący ten plik. W liniach 1, 2 mamy wstawienie namespace'u do tego pliku. Tutaj zamknięcie tego namespace'u. W linii 4 jest wstawienie właściwych identyfikatorów, które nie zostały znalezione w tym pliku. W linii 8 jakiś dodatkowy kod, który używa właśnie tych identyfikatorów wstawionych w linii 4. Może teraz pokażę, jak działa xxv-i, żeby było wszystko jasne. Tworzymy jakikolwiek plik. I widzimy, zostały wygenerowane dwa identyfikatory, tak jak w naszym przypadku ze slajdu. Powinny zostać wygenerowane, w naszym przypadku ze slajdu nie zostały wygenerowane. Od razu widać, że w tej linii czwartej nie ma sprawdzania błędu, moglibyśmy dodać takie sprawdzanie, jednak dalej nie wiemy, jaka jest przyczyna, dalej nie rozwiązaliśmy tego problemu, po prostu wcześniej wyświetlimy błąd. Tutaj mamy drugi przykład. Plik multicast HTML CTP jest generowany w podobny sposób jak plik z poprzedniego przykładu. Jednak tym razem mamy błąd no such file or directory, co jest dziwne, ponieważ sprawdziliśmy po otrzymaniu tego błędu, po znalezieniu go, że plik istnieje. Wygląda na to, że został stworzony po prostu jego kompilacja. Teraz tutaj stąd nasza hipoteza, może to oznaczać błąd w skąsach. Skąsy mogły źle stworzyć gard zależności. W takim przypadku jeden wątek na początku próbuje otworzyć, skompilować plik exe przez wywołanie kompilatora, w tym przypadku CLExe, a drugi wątek później dopiero generuje ten plik. Taka nasza hipoteza. Jeszcze zapomniałem powiedzieć jednej rzeczy, przepraszam. Skąsy to jest biblioteka Pythonowa. Więc za każdym razem, jak coś zostało wygenerowane przez Python Exe, to najprawdopodobniej w skonskriptach było napisane, że coś ma zostać wygenerowane. Wszystko, co się dzieje w kodzie skonsowym, wywołuje się pod Python Exe. Skonskripty to jest odpowiednik CMakeList. No, cały kod skonsów znajduje się w skonskriptach. Dobra. No więc mamy taką teorię, że być może ten plik tworzy się najpierw, znaczy najpierw jest skompilowany, a potem jest dopiero tworzony. I dlatego to się nie udaje. No tylko, że jak my tam wchodzimy do tych folderów, ten plik zawsze tam jest. Więc no troszkę ciężko to złapać, tak? Mielibyśmy siedzieć w tym folderze i patrzeć, czy on się pojawia, no to jest trochę niewygodne, tak? Jak zostało powiedziane wcześniej, tych plików jest masa i nie do końca wiemy, na którym pliku to się wywali. Wywala się na różnych, więc potrzebowaliśmy czegoś do monitorowania zmian na dysku. No i takim narzędziem na Windowsie do tego jest Brocmon. My tak potrzebowaliśmy właśnie do monitorowania systemu plików i tworzenia wątków PCS-ów, ale można robić dużo innych rzeczy, jak monitorowanie rejestru czy aktywności sieciowej. Ale wiedzieliśmy, że jak użyjemy Brocmona, no to będziemy widzieć dokładnie w którym momencie, jaki proces próbował jaki plik stworzyć, jaki momencie próbował skompilować. Więc jeżeli nasza hipoteza wcześniej pokazana byłaby poprawna, no to najpierw zobaczylibyśmy CLExe, a potem sobie Python Exe, jak ten plik generuje.
No super. Tylko że ten błąd pojawia się rzadko. Tak? Powiedzmy raz na 20 buildów. No więc nie mogliśmy zrobić czegoś takiego, że włączymy Piotrmona, potem budujemy w pętli, aż się wywali, bo te logi miałyby pewnie powyżej 100 giga. Mówię, ich procesowanie byłoby strasznie ciężkie. No tak klasycznie, jak ten błąd pojawiłby się często, powiedzmy raz na 3 razy, no to po prostu ręcznie odpalił Piotrmona, ręcznie odpalił budowanie. Jak się udało, zastopował, odpalił jeszcze raz, aż się wywali. No ale tak średnio się chciało robić te 20 razy, szczególnie, że budowanie trwa pół godziny, 20 minut, pół godziny, zależnie od maszyny. Także troszkę mi to czasu zajęło, więc napisałem jakiś taki prosty skrypt, który robi to w pętli. W ogóle zdarza mi się często robić w pracy ostatnio, że piszę jakiś skrypt, który robi coś masę rzeczy, masę razy, aż w końcu się wywali. To jest normalna rzecz chyba. Słucham? To jest normalka chyba. No nie wiem, tych kiedyś nie zdarzyło, zanim zacząłem spotkać flaky bugi, które się dzieją raz na 3000 razy na przykład. Czy ja to bym niechcący? Tak. Taki prosty skrypt. Najpierw kasujemy artefakty, startujemy Piotrmona i linika ze skąsem to jest... O, wspomniałem, że mam. Tutaj linika ze skąsem odpala budowanie, minus J8 oznacza 8 wątków, a to jest nasz target, który chcemy zbudować. Zapisuję sobie exit code, żeby potem sprawdzić, czy się udało, czy się zwaliło. Zamykam Piotrmona, czy wysyłam sygnał do wysłania Piotrmona, czekam, aż się zamknie. I jeżeli się udało, no to od początku. Fajnie. Napisałem, zostawiłem na noc, przydam rano. Tak, ja mam takie pytanie, a wy to budujecie na Windowsach, tak? Tak jest. A jaki to jest system plików? NTFS. A, czyli lokalny. No tak. Okej, okay. Zostawiłem miano. O, siódme miano. Fajne, mam fajne logi. One niestety ważą w tym wypadku 9 giga. Także oszczędzę wam ładowanie ich do Piotrmona. To trochę zajmuje. No i dobra, tu mam, no ich jest powiedzmy, że dużo, nie wiem, jak się to wyczytać. No więc sprawdziłem sobie, na jakim pliku to się wywaliło z logów. Dodaję sobie filtry, no i czekamy, aż tam się załaduje. Super. Dalej tego jest trochę dużo. Więc tak, co to jest MSMPN? Więc sprawdziłem, to jest antivirus Windowsowy. Siedem nas interesuje. Znaczy oczywiście sprawdziłem, czy przypadkiem on nie trzyma nigdzie uchwytu, bo teraz to już może się rzadziej zdarza, ale wcześniej, jak ten antivirus powstawał, to było dosyć popularne, że antivirus przetrzymywał plik, albo usługa indeksująca. Takie rzeczy. No na szczęście teraz już trochę to poprawi. Jest to lepiej. To oczywiście rzadziej zdarza. Mam jakieś takie mniej interesujące mnie rzeczy, żeby mieć głównie otwarcia, zamknięcia plików. Dobra. Jest trochę czyściej. Co tu się dzieje? Więc... Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Create file. Mogłoby się wydawać, że create file tworzy plik. No otóż nie zawsze. Create file czasami tworzy plik, a czasami go otwiera, jeżeli już istnieje. To w zależności od flag. Możecie ustawić flagę, że tylko otwiera, wtedy jeżeli nie istnieje, to się wywali. A możecie ustawić, że ma zawsze otworzyć, nawet jak nie istnieje, wtedy jak nie istnieje, to będzie go tworzył. No tam tych flag jest bardzo dużo. A jak widzicie, create file to może być tworzenie, a może być otwieranie. Super. Jest otwarty, jest jakiś tam zapis, jest zamknięty. No i potem. Pamiętacie tę linijkę z XXD? Tam było przekierowanie takie shellowe. I to oznacza, że plik jest otwierany przez cmd.exe. Bo XXD jakby pisze na std out, a całe przekierowanie, zapisywanie do plików jest wykonywane przez cmd. No dobra, cmd sobie otwiera plik, xxd pisze, tu się zamyka, w
wszystko wygląda w miarę okej. Myślę, że to, co się teraz rzuca najbardziej w oczy, to jest to. Cel exe to jest nasz kompilator i on nam wpisywał no such file or directory. No tutaj mówi sharing violation. Czyli no, brzmi jakby jeden proces próbował z tego pliku, znaczy z tego pliku już korzystał i wtedy drugi próbował otworzyć, to się nie udaje, tak? Jakieś problemy ze współdzieleniem. No dobra, no, czyli wiemy, że CLX nas trochę oszukało z no such file or directory, bo on ewidentnie wcześniej istnieje, tylko teraz CLX za nim, żeby otworzyć. Co się dalej rzuca w oczy? No i to się rzuciło w oczy. CMD.exe zamyka nasz plik. Możemy jeszcze spojrzeć na PID. PID jest inny niż tutaj. Czyli wiem, że to jest raczej inne CMD.exe. Czyli mam takie CMD.exe, które tego pliku nie otwiera, ale ten plik zamyka. No to jest trochę ciekawe. No i przejrzałem te logi dokładniej i tutaj dokładnie. Tutaj jest create file, który nie ma twojego close'a. Każdy inny ma swoje odpowiednie. No, czyli mamy jeden nadmiarowy open i jeden nadmiarowy close. W dwóch różnych procesach. No, na Linuxie żebym pomyślał, że to jest jakiś exec. Tak, że jeden proces zajmie się drugi. No, na ilości tak nie działa. Tak się nie da zrobić. Handle mogą cię, uchwyty mogą być jedynie kopiowane. Ten tutaj stworzony powinien być tutaj zamknięty, a ten tutaj zamknięty powinien być gdzieś tutaj stworzony. No dobra. Czyli co? No wyjaśniła nam się jedna zagadka. Z tym notarz file directory. Okazało się, że CLX nas ukłamywało, że tak nie jest. No mamy więcej w sumie zagadek jeszcze, niż mieliśmy. Skąd, czemu tutaj nie ma zamknięcia tego pliku, czemu tutaj zamknięcie bez otwarcia. Jeszcze jedna rzecz. Zastanawiałem się, co się stanie, jak napiszemy kawałek kodu, który otwiera plik, a go nie zamyka. No i napisałem taki trzylinijkowy C++, który po prostu robi create file, nie robi close. I wtedy Proxmon pokazuje, że ten plik normalnie jest zamykany. W rzeczywistości to system operacyjny, jak aplikacja się kończy, to zwalnia ten uchwyt, tak samo się dzieje z pamięcią. Ale Proxmon pokazuje, że ten proces zamyka. No to w sumie tak nie za bardzo to wtedy rozumieliśmy, co tutaj się dzieje. Generalnie mamy to sharing violation. No i teraz trzeba by się zastanowić, czy faktycznie ten błąd pojawia się przez to, że ktoś inny trzymał ten uchwyt tego pliku. No i tutaj trzeba się trochę zagłębić w typy współdzielenia na Windowsie. To jest slajd, który opisuje to, co wcześniej mówiliśmy. To jest dla tych, którzy będą patrzeć na samą prezentację bez dźwięku. Okej, widzieliśmy, że create file zleciło sharing violation. Popatrzmy teraz, dlaczego tak się może dziać. Create file przyjmuje wiele argumentów, interesują nas dwa. Designated access mówi o tym, z jakimi uprawnieniami otwieramy plik. No, odczytu, generic read, do zapisu generic write, kombinacja, no i jeszcze inne dodatkowe tryby, na przykład odczyt atrybutów pliku, ale one nas tutaj nie interesują. Przemoc mówi o tym, jak mają się zachować, jak mogą się zachować inne wywołania create file, czyli kolejne otwarcia tego samego pliku, czyli tryby współdzielenia. W tym przypadku flaga ta może być 1.0, wtedy nie zezwalamy na kolejne otwieranie tego samego pliku. File share delete, który nas w tym przypadku nie za bardzo interesuje, to jest zezwolenie na usunięcie. Zezwolenie na odczyt, współdzielenie odczytu, współdzielenie zapisu, oczywiście kombinacje.
W przypadku niekompatybilnych trybów dostałem właśnie błąd sharing violation. Co to są niekompatybilne tryby, powiem za chwilę, pokażę ładną tabelkę. No i ważna rzecz, ShareMode musi dać pod uwagę wcześniejsze wywołania create file. No i to też może zobaczyć na przykładzie. Mamy tutaj dwie kolumny, po lewej pierwsze wywołanie create file, po prawej poprawne kolejne wywołania. Mówiąc poprawne, mam na myśli to, że inne wywołania z innymi kombinacjami rzucą błąd sharing violation. To są oczywiście cztery przykładowe wywołania pierwszego create file, ich może być więcej, tych kombinacji może być więcej. Tak, to za chwilę właśnie też, też powiem. Na przykład w tym przypadku otwieramy plik do odczytu, nie zezwalamy na współdzielenie, mamy żaden typ współdzielenia. Wtedy, dopóki nie zamkniemy tego uchwytu, który tutaj powstał z tego create file, nie możemy wywołać żadnego kolejnego create file, nie możemy otworzyć już tego pliku. Jeżeli otworzymy go do odczytu, zezwolimy na odczyt, wtedy kolejne wywołania mogą być tylko do odczytu, muszą zezwalać na odczyt, to jest ważne, muszą zezwalać na odczyt, to jest właśnie to działanie, branie pod uwagę tego, co było wcześniej. Jeżeli tu otworzyliśmy do odczytu, musimy zezwolić na odczyt przez inne wywołania, czyli to działa w dwie strony. Mogą zezwolić na zapis, no i tak kolejne wywołanie, trzecie wywołanie, nie mogłyby otworzyć tego pliku do zapisu, no ponieważ tutaj zezwoliliśmy tylko na odczyt. Podobnie z zapisem, otwieramy do zapisu, zezwalamy na czytanie, kolejne wywołania mogą czytać, muszą zezwolić na zapis. Mogą zezwolić na odczyt, no i w tym przypadku nie może być, w tym przypadku, jeżeli tutaj zezwalamy na zapis, nie może być też żadnego kolejnego, trzeciego wywołania, ponieważ otworzyliśmy do zapisu, zezwalamy na zapis, otworzyliśmy do odczytu, tutaj zezwalamy na odczyt, no ale już nie ma jakby trzeciej możliwości, tak? Jeżeli otworzylibyśmy trzeci raz ten plik do odczytu, no tutaj nie zezwoliliśmy na odczyt, nie możemy tego zrobić. No i w przypadku jakiejś kombinacji otwieramy do zapisu, zezwalamy na odczyt, zapis, możemy otwierać go dowolnie do odczytu, do zapisu lub kombinacja. Musimy zezwolić na zapis, ponieważ tutaj otworzyliśmy do zapisu. No, możemy przy okazji też zezwolić na odczyt, ale to już nie ma dużego znaczenia. Wróćmy teraz do naszego przykładu. Widzimy, że Python otworzył plik do zapisu, tutaj w tym miejscu. No, read control, czyli odczyt atrybutów, ale to nas nie interesuje. Cele współdzielenia są odczyt i zapis, pozwalamy na odczyt i zapis, to też nas tutaj nie za bardzo interesuje, ponieważ możemy otworzyć się do odczytu i do zapisu. Jednak CLExe tutaj próbuje otworzyć plik do odczytu, zezwalając wyłącznie na odczyt. Jednak Python już pisze do tego pliku. No, dlatego wywołanie kończy się niepowodzeniem, mamy nasze sharing violation. No i tutaj nasz wniosek, uchwyt na plik nie został zamknięty. Okej. No, troszkę nam się to powoli rozjaśnia. PythonExe otwiera ten uchwyt. I wydaje się, że go nie zamyka. Niestety dalej jakby nie wiemy, jak to się ma do Windowsa. Tak, bo wiemy, że do Windowsie nie można nie zamknąć uchwytu. Tak, zawsze system operacyjny chociażby zamknie za nas. Więc gdzieś tam nawet na samym końcu powinniśmy widzieć jakiś close file przez PythonExe. A tego nie widzimy? No i oczywiście nie wiemy, skąd się bierze to close file w CMD. Czy to ma jakiś związek z tym, że przeszliście na wyląkowość? Będzie miało. Okej, no więc... Spoilery.
No więc, potrzebowaliśmy czegoś mocniejszego, żeby monitorować dokładnie wywołania funkcji wewnątrz Python Exe, żebyśmy mogli dokładnie zobaczyć, jakie funkcje wywołuje z WinAPI, żeby lepiej to zrozumieć. To je nam podrzucił Michał Kowalczyk. Miał taki pomysł, że być może tam jest jakiś handel podmieniany. Wyobraźcie sobie sytuację, w której jest otwierany plik, no i po otwarciu pliku dostajecie handel, to jest w rzeczywistości liczba. A potem ten handel jest zamykany. Ale jeżeli potem otworzycie nowy plik i on dostanie tę samą liczbę i możecie przypadkiem chcieć zamknąć ten poprzedni plik, a zamiast tego zamknąć ten nowy plik. No to jest dosyć skomplikowane, ale była taka teoria, że być może tam jest coś podmieniane. Dalej to nie tłumaczyło, czemu nam brakuje i tak tego close, ale stwierdziliśmy, że dobra, w sumie nie rozumiemy wszystkiego, może użyjemy czegoś mocniejszego, trochę nam się to zjeść. Dobra. No i istnieje taki program, narzędzie, Frida, które pozwala nam wstrzykiwać interpretę JavaScriptu do procesów. Macie jakiś tam prosty program, który wywołuje jakieś tam funkcje z WinAPI. Wtedy wstrzykujecie do niego cały interpreter JavaScriptu, w tym wypadku to jest Chrome V8. I tam monitorujecie sobie wszystkie wywołania funkcji. Oprócz tego, że możecie monitorować, to możecie podmieniać rzeczy. Możecie podmieniać argumenty do tej funkcji, możecie podmieniać wartości zwracane, albo w ogóle chyba możecie kazać widzie skipować wywołanie tej funkcji. Czyli przechwytujecie, a potem nie wywołujecie, tylko przerywacie. Bardzo dziwne rzeczy. Nas głównie interesowało logowanie. No ale dobra. To jest taki kawałek kodu z Frida. No więc teraz, żeby trochę to wyjaśnić, bo to jest dosyć skomplikowane. Tutaj mamy kod w JavaScriptie, który będzie wstrzyknięty do naszego procesu. A cała reszta to jest kod w Pythonie, dlatego że jakby to API do Frida jest w Pythonie, żeby to się łatwo wywołało, łatwo z tego korzystało. No i dobra. W takim prostym przykładzie podłączamy się do myprogram.exe. A w tym kodzie JavaScriptowym piszemy, że chcemy się podłączyć pod funkcję createFileA. Tutaj nam znajduje, pod jakim adresem w pamięci jest załadowana ta funkcja. Teraz to A oznacza, się nazywa multibyte w wizualu. Macie jakby dwie opcje kompilacji, multibyte albo Unicode. Multibyte oznacza, że stringi są zbudowane z czajów, a jakby tu było W, oznaczałoby, że stringi są zbudowane z W czajów, czyli z takich 16-bitowych czajów. No i dobra. Jakbyście kiedyś coś takiego robili i tutaj napiszecie sobie create file, bo tak funkcja nazywa się WinAPI w dokumentacji, to się nie uda. Nie znajdziecie sobie takiej funkcji, bo create file to jest define na create file A albo create file B. No i dobra, podpinamy się i piszemy, że na wyjściu z funkcji chcemy przechwycić. Tutaj dostaniemy to, co ta funkcja zwraca. Create file akurat zwraca handle. Czyli to jest ta nasza liczba. No i sobie logujemy, że została wywołana funkcja createFile i tutaj wypisujemy ten handle. No i tutaj jakiś tam dodatkowy kod do Frida, żeby wyświetlić każdy message, który jest przesyłany. Tak, no bo injektujemy to V8 do tego procesu, ale jakoś musimy się z nim komunikować. Tak, musimy wysyłać informacje do niego, a on musi wysyłać te logi do nas. No i tutaj jest jakby event, co się dzieje na przyjście wiadomości, po prostu ją wpisujemy, podpinamy się, robimy, no i czekamy na wejście, po to, żeby po prostu, żeby to działało.
Żeby jeszcze was trochę bardziej zaciekawić, co można zrobić we Fridzie, no to we Fridzie możecie też wywoływać funkcje, na przykład min API. To jest bardzo dziwne, w sensie jak ja zobaczyłem taką możliwość, to byłem naprawdę bardzo zdziwiony. Jak to z JavaScriptu wywoływać funkcje z min API, z jakby z C, i to w ogóle nie muszę tylko kompilować, tak? Bo to jest tylko injektowane, interpretowane. No, otóż tak. tak. Generalnie jak powiedzieliśmy, ja powiedziałem w zespole, że no to teraz będziemy injektować V8 do naszego procesu i tam będziemy podglądać, co ono robi i wywoływać jakieś funkcje z WinAPI w tym JavaScriptie, no to ludzie zareagowali też tak. Dziwnie. This is fine. Okej. No dobra. Jak to zrobić? Znajdujecie sobie adres pamięci, pod jakim jest załadowana funkcja. Ta funkcja akurat, podajcie do niej handle, a ona nam pokazuje, do jakiej ścieżki prowadzi ten handle. Nie wiem, prosta, ale mi napi. Nic nie jest prosta? Także potem przerzucie sobie wrapper na tę funkcję. Tutaj podajecie adres, typ, który jest wraca, a tutaj, w takiej tablicy, typy argumentów, które ta funkcja przyjmuje. Czyli sprawdzacie sobie w dokumentacji WinAPI, piszcie sobie to tutaj, no i fajnie, chwilę sobie to zapamiętuje. Potem, jak chcecie to wywołać, no tak, co to w ogóle jest? No więc, to jest handle, o który pytacie, do jakiego pliku on prowadzi. To jest pointer na buffer, do którego zostanie zapisana ścieżka. To jest rozmiar buffera bez null bytu, a to są jakieś flagi. No i dobra. Bo musimy najpierw mieć buffer, który tutaj przekażemy. To pytanie, jak zalokować buffer w JavaScriptie? No, używacie fridę i piszecie alok. Fajnie, fajnie. Teraz nie tylko to działa i alokuje tą pamięć, to jeszcze samo wam zwolni pamięć. Nie musicie się zmęczyć. Frida, jak się skończy scope, to ona wam dzwoni dawać. Nie wiem. Trzeba skrypić. Fajnie. A potem po prostu wywołujecie tę funkcję. No i podajecie ten handle, tutaj ten buffer, rozmiar bez null byte'a i puste flagi. I teraz tak. Może niektórzy was wiedzą, w JavaScriptie nie ma intów. JavaScript to są floaty. A my tutaj jesteśmy 2000. No i jak to działa, że to zostanie przekazane jako int do WinAPI? No ponownie, magic. Tutaj napisaliśmy uint 32 i Frida za nas się martwi, żeby jakieś magiczne floaty JavaScriptowe przekonwertować na typowe, pewne zmienne z typu spoza. Znaczy, typy z typu spoza. Także super. Piszecie coś takiego i to wam wpisuje do tego buffera tę ścieżkę. Potem wpisujecie. Została wywoływana jakaś tam metoda. Tutaj wiemy uchwyt. No i właśnie, jeszcze kolejna rzecz. Jak z tego buffera, w której rzeczywistości jest jakaś tam czarna gwiazdka, przeczytać, co tam siedzi. No i ponownie, Frida wam udostępnia taką magiczną funkcję, do której podajecie buffer, a on wam to czyta jako stringa. Jeżeli to byłaby wersja z W, czyli używająca W czarów, po prostu zamieniacie tutaj 8 na 16 i też działa razu. Także, no zdecydowanie wygodniej się pisze niż w JavaScriptie, bo wszystko działa, wiadomo. Super sprawa. Można naprawdę zrobić w kilka linijek wszystko. No więc, jako że skonsy to jest biblioteka Pythonowa, więc jak wywołujecie skonsy, no to wywołujecie Pythonexe. Więc jeżeli chcemy monitorować, co robią skonsy, no to musimy się podłączyć do Pythonexe. Fajnie. Podłączyliśmy się, monitorujemy, co się dzieje. No i bloki wyglądają mniej więcej tak. Jest wywołane create file w naszym pliku.
na którym się budowanie wyroiło. A potem jest zamykany ten handel. Tutaj jest czas zalogowany. No widać, że tu by się wydarzyło 30 milisekund później. Nie, 3 milisekundy, przepraszam. Close handle 1 to jest wartość zlecana z funkcji i 1 oznacza, że się udało. Inaczej nie powinno się spodziewać, ale tak jest. Ja to zlecam bula, to jest po prostu tryo. No czyli co? Znowu zostaliśmy oszukani przez kogoś. Bosman namówił, że ten plik nie jest zamykany przez Python.exe. A otóż jest. Jest zaraz po otwarciu, jest ewidentnie zamykany. Super, świetnie, świetnie. Czyli no jakby wiemy już, że nie ma czegoś takiego jak brakujące wywołanie close handle, tak? Potwierdziło się, że nie ma takiej możliwości na Windowsie. Jeżeli jest otwarty, musi być zamknięty. No dobra, no to powstaje pytanie, czemu Prosman nas oszukuje? No i drugie pytanie, na które cały czas nie odpowiedzieliśmy, dlaczego CMD zamyka ten plik? Nie monitorowaliśmy CMD, więc nie wiemy. Moglibyśmy monitorować CMD, ale wpadliśmy na taki pomysł, że może tutaj jest mały problem z Pythonem. No więc mieliśmy taką teorię jeszcze, że właściwie to jak tworzycie uchwyt, a potem zrobicie kopię tego uchwytu, no to w kernelu to jest dalej reprezentowane i on się daje reprezentowane jako jeden obiekt. Takie usprawnienie. Tak więc tworzycie sobie uchwyt, no i tam jest w kernelu zapisane, że istnieje jakby jedna instancja w user space, potem widzicie klona, tam jest zaznaczone, że jest druga instancja w user space. I potem jak zamykacie, no to to 2 jest zmniejszane na 1, a potem drugi jest zwalniany, to to 1 jest zmniejszane na 0 i dopiero wtedy kernel zwalnia ten obiekt. To jest keyframe scouting. I była taka teoria, że być może Protsmon monitoruje te obiekty od strony kernela. Nie te user space'owe, tylko te kernelowe. No i wtedy teoretycznie, tak? Jeżeli byśmy stworzyli jakiś handle i potem jego kopię i zamknęli je, no to mógłby pokazywać tylko jedno zamknięcie. No i taka teoria powstała, w związku z tym powstał też przykład, żeby to stwierdzić. To jest kawałek kodu w C++. Ja żeby wytłumaczyć jeszcze jedną rzecz. Tu już mam takich dziwnych funkcji. Podłoga open i podłoga spawn v. Funkcje. To są funkcje z API POSIXowego albo pseudo POSIXowego na Windowsie. I trochę pogrzebaliśmy w internecie i znaleźliśmy, że być może niektórzy z was wiedzą. Jak otwieracie plik na Windowsie, to on automatycznie nie jest dziedziczalny w przeciwieństwie do Linuxa, gdzie automatycznie jak otworzycie plik, to on będzie dziedziczony. Może dziedziczony to nie jest dobre słowo, bo na Linuxie wszystko robicie forkiem i exekiem, gdzie on przechodzi. Jeżeli chcecie, żeby został zamknięty, no to musi tam ustawić flagę cloexec, żeby się automatycznie zamknął na exec. No i ktoś pomyślał w Microsoftie, że hej, jeżeli robimy takie API POSIXowe na Windowsa, to powinno być podobne zachowanie z tym dziedziczeniem. Więc jak robicie open z POSIXowego API na Windowsie, to ona automatycznie ustawia dziedziczenie na tył. Więc taki szybki kawałek kodu. Tutaj automatycznie będzie ustawione dziedziczenie na tył i tak samo w spawn v, który odpala nowy proces, będzie dziedziczenie ustawione na tył. Więc co ja tutaj właściwie robię? Otwieram plik, tworzę sobie listę tych argumentów, będę odpalał CMD, slash C oznacza odpalenie jakiejś komendy. Tutaj, tylko taka mała pozostałość, wpisywałem w jakim folderze jestem.
żebym wiedział, w jakim folderze stworzyć ten plik. I robię taką śmieszną komandę z pingiem. To jest sleep. W CMD nie ma sleepa. Znaczy, przepraszam, w CMD jest sleep, ale działa tylko wtedy, kiedy macie podpięte stdin. Jak macie podpięte stdin, to ten sleep nie zadziała. W związku z tym pisałem sobie w Google sleep CMD, no i tam na Stack Overflow ludzie piszą zrób pinga. To trochę jakowe, ale dobra. Fajnie. Więc tutaj odpalam sobie proces. No wait oznacza, że nie czekam na jego zakończenie, po prostu odpalam go jakby asynchronicznie. Tutaj odpalam moje CMD.exe, a tutaj przekazuję listę elementów. I zamykam ten plik. No czyli, czego byśmy się spodziewali? No, tworzymy sobie tutaj ten uchwyt do pliku, ale jeżeli jest włączone dziedziczenie, to ten uchwyt do pliku powinien zostać odziedziczony przez to CMD.exe. No i potem zamykam, więc w odsłonie chciałbym zobaczyć jedno otwarcie, tutaj, dwa zamknięcia. To zamknięcie i zamknięcie w CMD.exe. Wydawało mi się logiczne. Nie. Jest jedno otwarcie przez drugie i jedno zamknięcie przez CMD.exe. No więc powoli się wyjaśnia, tak? Powoli się wyjaśnia, że dlaczego mieliśmy niedopasowane create file i close file wcześniej w Prezmonie. No dlatego, że jeżeli jeden proces stworzy handle, on zostanie odziedziczony przez drugi handle, znaczy przez drugi proces, to w tym pierwszym nie pokaże nam się close, gdyż Prezmon monitoruje tylko zamknięcia jakby niszczenie obiektów w kernelu. Tak, mam nadzieję, że to jest jasne. Super. Więc mamy wniosek. Mamy, już powoli się zjaśnia. Tak, z tego wynika, że Python.exe otworzył sobie plik, potem otworzył CMD.exe, to CMD.exe odziedziczyło ten handle, ten uchwyt i my sobie w Pythonie zamknęliśmy uchwyt do tego pliku, ale to CMD.exe, które tam powstało, cały czas trzyma ten uchwyt. Skoro już wiedzieliśmy, jak działa Prezmon z dziedziczonymi uchwytami, stwierdziliśmy, że będziemy monitorować wywołania create file i create proces i zależności między nimi, i to wydawało się logiczne. Widzimy stworzenie procesu, otwarcie pliku multicast html.cpp. Nastąpiło praktycznie w tym samym momencie, co stworzenie procesu CMD.exe przez Pythona. Przetestowaliśmy kilka logów, przejrzeliśmy kilka logów, przepytywaliśmy je w taki sam sposób. Okazało się, że dzieje się dokładnie tak za każdym razem, kiedy wycieka uchwyt. Oznacza to jakiś wyścig, przynajmniej tak to wygląda. Jeszcze nie widzieliśmy często wyścig w implementacji samego CPythona, czy może wyścig w API Windowsa. Mogłoby się wydawać, że API Windowsa powinno być stabilne. Mogłoby się tak wydawać. Powinno być bardziej stabilne niż Python. Założyłem, tak jest. Częściej używany, tak? Jest częściej używany, powinno być bardziej stabilne. No więc dlaczego podejrzewam tutaj wyścig w API Windowsa? Ponieważ skąd do uruchamiania procesu kompilatora używał OS SpawnVE, który jest zaimplementowany przy użyciu SpawnVE z Windows API. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy o tym domyślnym dziedziczeniu uchwytów, o którym mówił Michał. Nie mieliśmy pojęcia. SpawnVE jest funkcją Windowsa inspirowaną posiksowymi funkcjami, tak jak fork i exec. Microsoft stwierdzi, że fajnie byłoby mieć jakiś odpowiednik, który oczywiście ma inne API i
inaczej się próbowa, no ale jest. Próbowali. Próbowali, tak, tak. No i zamiast Fallout X, jak wam wspomniałem, to jest Lumizorna. Tak, więc może jest to problem z implementacją spamu wie. Przypominam, wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze o tych dziedziczonych uchwytach. Napisaliśmy fragment kodu odtwarzający problem, jeden wątek, w nieskończoność otwiera jeden kopik, drugi wątek nieskończoność woła cmd.exe z użyciem spamu wie. Okazało się, że bardzo szybko Postman pokazał dziedziczenie wielu uchwytów do tego pliku przez cmd.exe. Mogliśmy w ten sposób bardzo szybko odtwarzać problem, testować jakiekolwiek nasze kolejne idee. Jednak nadal nie wiedzieliśmy, czy jest to problem z implementacją CPythona, czy z pan wie. Postanowiliśmy to szybko zweryfikować. Przepisaliśmy wywołanie OS PNG na subprocess call, ponieważ subprocess call używa pod spodem create process, no, funkcji, która już powinna być stabilna. Każdy proces pod Windowsem, który tworzy inny proces, używał zazwyczaj create file. Create process, także nie powinno być tutaj problemu, ponieważ raczej zostały dane zauważone. Okazało się, że błąd nadal występuje. Czyli wniosek prawdopodobnie jest to problem z implementacją samego CPythona. Tak, no to przede wszystkim jakby ta zabawa jest fajna, tutaj się super rzeczy robimy, tak, bawimy się Freedom, bawimy się Pitsmonem, no ale jakby robimy to dla klienta i pewnie klient chciałby, żeby to działało jak najszybciej. Klient jako interesuje cała zabawa. W związku z tym odpaliłem dokładnie ten sam kod na Pythonie 3. No i problem zniknął. Idę sobie proces call, idę sobie proces call, idę spawn V. No dobra. No to skoro działa, no to na szybko przepisaliśmy wszystkie skrypty budujące na Pythonie 3. Odpaliłem build i się budowało chyba jakieś 100 godzin. Czyli 200 buildów i się w ogóle nie waliło. Więc wiedziałem, że no dobra. No to chyba jest stabilne. Uruchomiliśmy proces podmieniania Pythona 2 na Pythona 3 w CI-u. To oczywiście trochę trwało, trzeba podmienić w wszystkich maszynkach, poczekać aż się zmanageuje ten kod zamieniający. Znaczy, oczywiście te skrypty cały czas były kompatybilne z Pythonem 2, ale jakby dodające kompatybilność z Pythonem 3. I to trochę zajęło. Także odpaliliśmy ten proces, żeby tam wszystko się procesowało. No ale fajnie, klienta mamy już załatwionego, klient jest zadowolony, bo działa. No ale my dalej nie jesteśmy zadowoleni, bo dalej nie wiemy, czemu tak jest. Gdzie właściwie jest błąd? No więc, skoro działa, na Pythonie nie działa na Pythonie 2.7, a działa na Pythonie 3.6, no to ciekawe, kiedy zaczęło działać. No i tak sobie ze strony Pythona pobierałem oficjalne wydania. Binarne wyszukiwanie, no i znalazłem. W ostatniej wersji 3.3 nie działa, w 3.4.0 działa. No dobra. Czyli gdzieś tam zostało naprawione. Wiedziałem już, jaki commit odpowiada 3.4.0, bo są te tagi w gicie. I jaki commit odpowiada tam 3.3.7 chyba. No więc no, trzeba będzie kompilować pojedyncze commity, żeby znaleźć, kiedy to zostało naprawione. No i teraz jest ten mały problem, gdyż te stare Pythony, one są kompilowane w starym Visual Studio. Więc Visual Studio 2008, 2010, te okolice. No tak się składa, że jako że chciałem kompilować wiele wersji Pythona, no to chciałem mieć system, który supportuje i Visual Studio 2008, i Visual 2010. Tak. Ale Visual Studio 2008 supportuje dwa takie zwykłe systemy operacyjne. I jest to Vista i XP. Także, no ja mając taki wybór, stwierdziłem, że no dobra, to zainstaluję XP-ka, że będzie śmiesznie. No i było śmiesznie. Szybko po postawieniu wirtualki
podłączyłem się przez remote desktop, przez remote desktop można przekierować dźwięk i klikałem w Internet Explorerze, takie cyk, 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 wyrywałem wszystkich w pokoju. I mi się znudziło, zrobiłem się do roboty. No i dobra. Git checkout, MS build, odpalamy proces w Pythonie, odpalamy Protmona i monitorujemy, czy te handle wyciekają, czy nie. No tam, godzinę, dwie później, znalazłem. Znalazłem, jest commit tak ma 1000 linii, który to naprawia. Oczywiście już w nazwie ma disable, handle, inheritance, tak, no dobra, to pewnie to. To by miało sens. No ale jest na 1000 linii. Nie wiedziałem, czy będę w stanie tylko czytając go znaleźć rozwiązanie. No ale jak poskrolowałem i znalazłem flagę no inherit, to stwierdziłem, że no dobra, brzmi jak to. Więc wziąłem swojego commita, tego, na którym nie działało, i tylko tę jedną linię dodałem. Tylko tę jedną. Z tych tysiąca linii dodałem tylko tę. I pomogło. Super. Rewelacyjnie. Wiemy już dokładnie, gdzie jest błąd. Teraz ten commit, to było napisane, że on implementuje taki dokument. To jest Python Enhancement Protocol, czegoś tak? Proposal. O, dziękuję. I on mówi o włączeniu tej dziedziczalności. To jest coś takiego. This pep fixes also AAA's condition in multi-threaded applications. O, tak, to brzmi zdecydowanie jak nasz problem. Niestety, miałem tylko nadzieję, że na dobę ludzkości przyniosę może tego fixa do Pythona 2. Ale dalej w tym pepie jest napisane, że są ludzie, którzy mogą polegać na tym dziwnym zachowaniu i że to nie za bardzo jest też kompatybilne. To pisze, że to by default, tak? To wiesz, to była opcja jakaś, to zrobić coś? To jest, tam jest coś tak dziwnie, że niektóre handle były, znaczy wszystkie handle były tworzone domyślnie jako z możliwością dziedziczenia, ale na niektórych potem była ustawiona flaga, która wyłączała to dziedziczenie. Ten mechanizm był jakiś taki strasznie dziwny. I teraz, za każdym razem, jak otwieracie plik w Pythonie, co najmniej 3, on od razu jest otwierany z wyłączonym dziedziczeniem. Więc nie musicie się martwić, że będzie jakiś taki kawałek czasu, że on wycieknie. No tak właśnie było. Mamy tutaj? Mamy. I dokładnie, co się działo? No więc Python Exe otwiera sobie plik, żeby tam im coś tam pogrzebać. I teraz jest taki moment, że plik jest otwarty, ale jeszcze nie jest ustawiony, nie jest jeszcze wyłączone dziedziczenie na nim. W związku z tym można przypadkiem przekazać jakiemuś nowemu procesowi. I akurat w tym samym czasie jest odpalany cmd.exe w innym wątku, do czegoś całkowicie innego. No i ten ufer wycieka. To cmd.exe akurat odpala cl.exe, czyli kompilator, który kompiluje coś tam powiedzmy przez 20 sekund. No i jeżeli w ciągu tych 20 sekund skąd sobie stwierdzi, że a to ja sobie teraz skompiluję ten pliczek, no bo już go zamknąłem, więc mogę, no to się zdziwi. Chyba byłoby głównie na tyle z naszej inwestygacji. Dowiedzieliśmy się, że nie możemy tego zbekportować na Pythona 2, gdyż Python 2 musi być bardzo stabilny, dla tych wszystkich dziwnych ludzi, którzy narzekają, że o, jak to tak, chcecie zmieniać coś w Pythonie 2, przecież to jest za szybko. Można napisać jakąś opena albo Git. Znaczy tak, są jakieś workaroundy. Można napisać jakiś workaround do Pythona 2, ale w
prawda jest taka, że szansa, że ktokolwiek zaakceptuje coś takiego, pytanie dwa, w sensie jakiś maintainer, jest naprawdę bardzo mało. Tak, bo dla nas to potrzebnego, ale ludzie maintainerzy Pythona jeszcze o tym wiedzą. No ale już stwierdzili, że skoro to jest już taki bardzo mały okres czasu, no to komu to może przeszkadzać? No cóż. No dobra, no więc my jesteśmy zadowoleni, rzuciliśmy się na Pythona 3, wszystko działa, klient jest zadowolony, nasza inwestygacja już była skończona. I teraz wnioski dla was. Tak. Pamiętacie Pythona 2. Ja tak przy okazji, jak robiłem to wyszukiwanie binarne, to czytałem nazwy tych commitów i tam jakieś rzeczy się zmieniały i Pythona 2 naprawdę bardzo dużo rzeczy nie działa. Ale gorzej. Działa w 99,99% przypadków. Więc niespodzianka, jak spróbujecie z czegoś korzystać, tak jak my, tak? Kupiłem masę plików, co się dzieje bardzo często, masa jobów się odpala w CI-u, więc fajnie, bo jakby było bardzo stabilne. No, to nie jest. Także, co? Skąd w ogóle pomysł, żeby to było dwudziestoprocentowo, a nie trójstronowo? Świetne pytanie. Odpowiem może, jak skończyłem też ostatni slajd. Tak, no i jeszcze na Linuxie, no to Python 2 jest troszkę bardziej przystosowany, jeszcze można na nim trochę bardziej polegać, ale na Windowsie, no, diamat. Dobra, dalej. To w przypadku będzie liczenie. Jeżeli nie chcecie czegoś dziedziczyć, naprawdę ustawiajcie dziedziczenie na false, bo potem możecie mieć dziwny taki przypadek. A jeżeli korzystacie z API posiksowego na Windowsie, to musicie pamiętać, że tam domyślnie jest włączone dziedziczenie. Więc ustawcie sobie na przykład tę flagę no inherit, albo przestańcie korzystać z tego API. No bo ponownie, będzie działać, bo ewentualnie nie będzie działać. No a dla takich już ostrych deweloperów na Windowsie, to jeżeli korzystacie z Protmana, żeby monitorować te okryty, no to on was okłamuje trochę z tym CrossFire. Tak, on pokazuje tylko zamknięcie ostatniego egzemplarza danego okrytu. Dopiero jak ten obiekt jest niszczony w kernelu. Nie pokazuje rzeczywistych wywołań. Close handle.